Kliniewski, postać Państwu znana, Karol Kliniewicki. Tu jest też częsty błąd. Wszędzie, nawet w Wikipedii piszą Karol Kliniewicki, podczas gdy w rzeczywistości to jest Kliniewicki bez tego E czy C. Tutaj jest na litografii z czasów, gdy był biskupem wileńskim. W 1885 roku został zmuszony do opuszczenia Wilna. Wywieziono go na Syberię. Państwo na pewno znacie tę historię, bo była wielokrotnie opowiadana. I w 1901 roku trafił na kozaki. I on generalnie zasłużył się dla tej naszej polskiej społeczności, ponieważ wybudował kościół, był fundatorem kościoła na kozakach. Był fundatorem plebanii, szkoły. Współfinansował łącznie z dziedzicem romańskim budowę domu ludowego. Także dla nas, potomków ludzi z kozaków, postać bardzo zasłużona. Tutaj już na tej fotografii z trochę późniejszych czasów, jak już był belwowy. W książce też zamieściliśmy doniesienia z prasy na temat pogrzebu księdza arcybiskupa Kliniewickiego. Tutaj ze złoczowskiej publikacji szkolnej też taka informacja. I tutaj trzy zdjęcia, które zamieściliśmy. Długo się wahałem, czy to są zdjęcia z pogrzebu Karola Kliniewickiego. Ponieważ żadnego nie ma materiału ikonograficznego dotyczącego tego pogrzebu. Wiadomo, że arcybiskup Kliniewicki został pochowany na cmentarzu, przepraszam, nie na cmentarzu, tylko przy kościele na kozakach. Wiemy to na pewno. No, zwłoki do tej pory nie wiadomo, gdzie są, ponieważ w 1945 gdzieś zostały wywleczone, ponieważ Rosjanie szukali tam złota. Nie wiadomo do tej pory. Grobowiec teraz jest pusty. Także nie wiadomo, gdzie został pogrzebany. Czy gdzieś koło kościoła, czy gdzieś w krzaki wrzucili te resztki, czy może pochowano go na cmentarzu. Nikt do tej pory nie wie. Ale tutaj mamy trzy unikalne zdjęcia, które się zachowały u państwa Stojanowskich. Miał je w swoich zbiorach Antoni Pajek. Zastanawialiśmy się długo, no pasowało nam to do kozaków, no bo dlaczego Antoni Pajek miał mieć fotografię z pogrzebu jakiegoś dostojnika kościelnego. I praktycznie metodą takich różnych domysłów i konsultowania z różnymi osobami doszliśmy, że w rzeczywistości to są zdjęcia z kozaków, z pogrzebu arcybiskupa Karola Kliniewickiego. Konsultowałem to, te fotografie wysyłałem do księdza Isakowicza Zaleskiego. No on nam potwierdził. Faktem jest, że w pogrzebie uczestniczyło trzech duchownych, trzech różnych wyznań. I on właśnie określił te trzy wyznania, które w prasie były opisane, że to był biskup grekokatolicki, prawosławny i rzymskokatolicki. I właśnie to ksiądz Isakowicz nam potwierdził. A później doszło jeszcze ostatecznie, potwierdzenie ostateczne, że to jest jednak na kozakach zrobione. Pani Maria Zakaszewska, która mieszka w Witnicy, a która pochodzi też z kozaków, jak pokazaliśmy te zdjęcia, rozpoznała dwie osoby, które tutaj w szpalerze są. To jest rok 29. Miała fotografię tych dwóch osób. Nie wiem, czy to będzie widać. Tej i tej. I miała zupełnie odrębne fotografie. To są osoby z kozaków. Podejrzewam, że pozostałe też. Także to nam dało już no, taką 99% pewność, że to są właśnie fotografie z tego pogrzebu. Plus wiadomo, że to też w prasie opisano. Arcybiskup Kliniewicki był odznaczony orderem Polonia Restituta, który wiadomo, że na poduszce niesiono i postawiono przy trumnie. Tak przynajmniej prasa to opisywała, bez fotografii. I tutaj ten order właśnie przy powiększeniu dużym widać, że właśnie to jest order Polonia Restituta.
Plus jeszcze kolejny dowód na to, że to jest ten pogrzeb. Dwa rodzaje trumien. Wiemy, że ksiądz arcybiskup niemiecki był pochowany w metalowej trumnie, która była później zamknięta w trumnie drewnianej. Ksiądz profesor Kufer, który interesuje się tą tematyką, oglądając te zdjęcia, stwierdził, że tak, że to są na pewno dwie trumny, jedna w drugą była wkładana. No taki był zwyczaj wtedy.